Na początek jeszcze parę słów wstępu. Prawdopodobnie ta recenzja pojawi się po pierwszym odcinku, znaczy nie pierwszym odcinku, tylko po pierwszym odcinku nagranym z sesji Assassin's Creed'a, także powinien się względnie szybko pojawić, dlatego że recenzję i odcinek ten wygrywam w tym samym dniu. I jeszcze recenzja oczywiście zawiera spoilery, a tak no to siódemeczko, ziomeczkę, jestem Wojtuch56. I witam Was w kolejnym odcinku z serii Recenzje Wojtucha. Dzisiaj sobie zrecenzujemy film Strażnicy Galaktyki 2. Watch Newch566, Minecraft, games and more. Wiem, co trzeba powiedzieć, że to nie jest aż taki zły film, jak mówią internauci, dlatego że głównie wszyscy oceniają ten scenariusz, prawda? A moim zdaniem tutaj nie chodzi o scenariusz, bo mi się wydaje, że główny reżyser James Gunn chciał tutaj udowodnić, że jeżeli chce się zrobić dobry film, to nie trzeba po prostu mieć dobrego scenariusza. Czy to znaczy, jest aż taki beznadziejny ten scenariusz, ale wyraźnie jest prostszy od pierwszej części. Ale po prostu chodzi o taką dziecięcą zabawę, znaczy dziecięcą zabawę. Chodzi głównie o skupienie się na bohaterach i ich relacjach oraz właśnie na zabawę. W tym przypadku w drugiej części mamy opisane trochę życia Petera Quilla, skąd pochodził jego ojciec, dlatego że jak wiecie z pierwszej części, że jeżeli ją oglądaliście oczywiście, Peter Quill jest półczłowiekiem, półcelestialinem. Akurat z tego filmu to wynika, że jest półcelestialinem, bo w pierwszej części nie było wiadomo oczywiście. No i tam poznaje swojego ojca, który bada imię Ego. No i tam mówi, że ogólnie ciekawa jest wersja celestialinów w tym filmowym uniwersum Marvela, że celestialin na początku rodzi się jak taki mózg, a potem Ego mówi, że obudował się taką planetę, więc też w sumie potwierdzają się plotki, jakie były kiedyś rok temu, że w Strażnikach Galaktyki 2 zagra planeta. Aczkolwiek też jest postać takiego normalnego ojca Petera Quilla. Akurat to nie jest Jason, tylko po prostu Ego, który wytworzył sobie taką ludzką powłokę, więc jest i jednocześnie planetą, i jednocześnie człowiekiem, także dosyć spoko. No i oczywiście powracają też inni bohaterowie, tacy jak Gamora, Drax, Rocket i jest mały Groot, dlatego że w pierwszej części zginął, ale potem wsadzili Groota do jakiejś tam doliszki i po prostu odrodził się jako taki nowy mały Groot. I trochę tak mało co pamięta z poprzedniego filmu, ale są naprawdę ciekawe, śmieszne sceny, jak na przykład Rocket i Yondu zostają porwani przez bandę piratów. Znaczy bandę piratów, ogólnie ten cały statek, na którym są piraci, tą załogę. I właśnie Yondu tam prosi, żeby Groot z płetwę i przynosi tam różne jakieś z dupy wzięte rzeczy, dlatego że mu się to po prostu kojarzy, bo on to tak rozumie. I też jest zajebista jest scena pod koniec, jak Groot ma podłożyć bombę pod mózg Ego. To jest zajebiste. Jeżeli chodzi o ten film, to właśnie jednym z takich najlepszych elementów humorystycznych jest Ego. Też jest dobrze zagrany Drax. Drax szczególnie ma fajne relacje z Mantis, bo to w ogóle taka mało znacząca postać, tak tutaj pod koniec, ale na początku to jest ciekawa postać, bo dowiadujemy się, że właśnie tam Ego się nie zaopiekował czy coś, ale potem to głównie zdradza, że Ego był zły. Właśnie, główna postać, bo tak, mamy w tym filmie dwa rodzaje antagonistów, w sumie mamy jednego antagonistę, aczkolwiek na początku poznajemy taką rasę suwerennych i dowiadujemy się, że strażnicy mieli tam jakieś zlecenie dla nich, ale niestety Rocket ukradł im ogniwa, no i potem suwerenni zaczęli gonić. W ogóle tutaj ciekawe jest stworzona rasa suwerennych, że na początku mamy taką scenę basnalistyczną, jak właśnie dowiaduje się suwerenni, że Rocket ukradł im takie cenne ogniwa energetyczne i zamiast oni siedzieć w statkach, znaczy mają statki normalnie, tylko oni nie siedzą w tych statkach, tylko po prostu są na tyle godni, przecież co na tyle czystej krwi, że nie mogą się dać do statków, dlatego prowadzą je zdalnie, kurde, to wygląda jakby siedzieli na takich automatach i to jest całkiem spoko, nawet są czasami takie sceny właśnie, jakiś najlepszy generał czy coś goni ich i tam, kurde, gadają inni, że słabe. Albo jeszcze jest taka scena fajna, jak królowa Aisha zbliża się, tam przybywa na taką burdelową planetę, znaczy to tak wygląda w filmie, nie wiem jak to jest naprawdę, ale tak wygląda jak burdelowa planeta i zamiast normalnie iść, to jeszcze musi mieć taki specjalny dywan, no bo kurde musi jak królowa chodzić, co nie? Co jest ciekawym nawiązaniem do takich kurde
nie wiem, komedii licealnych właśnie, jak jest taka elita, nie, że musi być taka najlepsza, kurde, że nie jest godna na przykład właśnie chodzić po takim grudzie, że to jest też takie fajne pokazanie. Słuchaj, James Gunn to właśnie głównie uderza w taką popkulturę różną właśnie nastolatków czy coś, także to jest spoko. Właśnie, miałem wreszcie dojść do tej samej postaci Ego, dlatego że najpierw właśnie dowiadujemy się, że jest to cały mózgiem, który wytworzył wokół siebie te powłoki, stworzył jako siebie planetę, no a i chciał tam poznać właśnie ogólnie ludność we wszechświecie i też dowiadujemy się, że w sumie na początkowej scenie filmu dowiadujemy się, że właśnie tam zasadzą jeszcze takie kwiatki różne. No i oczywiście chodzi z matką Petera Quilla. A potem zwija się takiego sukinsyna, który chce przejąć kontrolę nad całym światem. W ogóle to jest takie dziwne pokazane, że on chce przejąć kontrolę nad światem i kurde... Narzeka, że jest sam, potem znajduje Petera Quilla, oczywiście to wszystko jest taką intrygą i po prostu chce siebie sklonować jak najbardziej w każdej planecie we wszechświecie, tak. Na każdą planetę we wszechświecie, także what the fuck, jaki plan. I Peter Quill, ponieważ właśnie jest pół człowiekiem, pół celestialinem, to ma być jego taką baterią napędzającą, dlatego że sam nie da rady, bo już wiecie, no na tyle milionów lat przeżył, że ten. I w ogóle też dowiadujemy się, że zabił matkę Petera Quilla i kurde, dzieją się różne rzeczy właśnie na tej planecie Ego. Ogólnie jest ta akcja rozdzielona między połowę strażników, dlatego że jak na przybywaną planetę docierają Peter Quill, Gamora i Drax, dlatego że potem jak zaatakowali suwerenni, no to tam strażnicy się rozwili, no to zostali Rocket, Groot i Nebula, powracając do pierwszej części, dlatego że suwerenni obiecali dostarczyć właśnie Nebulę strażnikom i strażnicy mieli ją odwieźć na Xandar, ale potem dowiadujemy się, że Nebula nie jest wcale taka zła, dlatego że po prostu była tłamszona przez ojca, dlatego że musiała być zmuszona przez... Musiała być do walki z Gamorą, a potem wymieniała jej części. To jest całkiem spoko pokazane. Mam nadzieję, że w kolejnej części, bo w sumie chyba trzecią część strażników możemy liczyć, przynajmniej po Avengers Infinity War, prawda? I to jest naprawdę ciekawa postać. Dobra, co by tu jeszcze powiedzieć? Jeżeli chodzi o muzykę, jest genialna, jak powracając z pierwszej części. Efekty specjalne są spoko, chociaż chwilami faktycznie jest za dużo CGI, ale nie jest aż tak źle, jak na przykład w prequelach Star Wars czy coś. A poza tym jest to jeszcze ładniejsze niż na Doktorze Strange. I ogólne takie wrażenie, według mnie, ja się bawiłem na tym filmie lepiej niż na premierze Avengers, dlatego że, wiecie, no kilka lat temu, no to tam kiedyś lecieli Avengers, były na wiesce i robiły to nami problem. Właśnie tak się cieszyłem, jakie to było epickie i tak dalej, to tak samo się właśnie czułem na Strażnikach Galaktyki, głównie przez tą przemianę Ego i jakiego sukinsyna się zamienił i tak dalej, te wszystkie właśnie relacje między bohaterami, to było najbardziej spoko i też wzruszająca scena, że kiedy Yondu zginął i tak wszyscy ci piraci po prostu tak zebrali się na tym pogrzebie Yondu tak oficjalnie, że tak, to było takie wzruszające, to było takie fajne, pozytywne. Znaczy no pozytywne, no takie wzruszające po prostu, że mimo że tam, bo też dowiadujemy się, że Yondu oddawał, bo Ego też eksperymentował z różnymi rasami i tak naprawdę Quill miał kilku rodzeństwa i żadne się nie potwierdziło i Yondu dostarczał mi to rodzeństwo, ale nie, Yondu w tym przypadku zamierzał sobie zostawić Petera Quilla i wychowywać go jako własnego syna i to było spoko pokazane. Dlatego, że właśnie Ego zabił w dosyć brutalny sposób jego matkę, a w sumie Ego też ją kochał niby, no to... Cóż... co jeszcze? No, zobaczycie sobie jeszcze przypomnę, co było fajne. Jeszcze była taka fajna scena w środku filmu, że... Rocket i Yondu jak byli uwięzieni, Groot wreszcie znalazł tę płetwę, no bo w końcu musiał znaleźć tę płetwę, znaczy płetwę. Taki i Rocket i Yondu, którym strzelował to swoją strzałką, dlatego, że on tak... gwizdał, żeby wiecie, po prostu zabijać. Jak z pierwszej części, jak ktoś oglądał pierwszą część Strażników Galaktyki, no to wiedzą o co chodzi. I fajna była właśnie taka scena, trochę brutalna niby, ale z drugiej strony taka śmieszna, że po prostu Yondu i Rocket sobie, Yondu oczywiście tą swoją strzałką, Rocket tam jakąś broń użył, nawet Groot trochę się wcielił, właśnie walkę przeciw tym wszystkim złym.
piratą, to było spoko. I też w ogóle była taka postać jak Tasakman! O matko, Tasakman. I Rocket sobie też robił jaja. Właśnie to jest fajne w Strażnikach Galaktyki, że ogólnie tak biorą różne popkulturowe żarty, właśnie jak na przykład pojebana ksywka i mogą z tego zrobić jakiś ciekawy humor. To było spoko. No i w sumie nie wiem, co jeszcze dodać, to by było inaczej na tyle. I pewnie gdzieś tutaj w tle będzie lecieć ta muzyka ze Strażników. Dlatego ja oceniam ten film jako 10 na 10, dlatego że, no właśnie mówię, czułem się jak po prostu na pierwszym serialie Avengers, tylko że to byli Strażnicy Galaktyki i to byli jeszcze więcej. Znaczy tak, polecam ten film głównie dla tych, co widzieli pierwszą część. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części, to nadrobcie i będziecie się bawić tak samo dobrze jak ja, albo też inni, no bo w sumie wszyscy internauci mówili, że ten film jest zły, ale tak naprawdę jest dobry. Na zakończenie recenzji Strażników Galaktyki 2 myślałem, że mogę sobie zrobić opening skrzynek w Overwatchu, bo dlaczego nie ma Bandicam, no to się na tyle chyba złapie, żeby po prostu pokazać, co tu mi się wdropi. Tylko tak, nie otworzę wszystkich skrzynek, jedną pozostawię, dlatego że chciałbym sobie zachować na kolejny rok, jak będzie kolejna rocznica Overwatcha. Tutaj wstecz nie mam żadnych skrzynek nowych, dlatego że dopiero w maju zacząłem grać. Dobra, otwieramy. W miarę. Tylko same kwestie graffiti i ten. No w sumie mogę tutaj do Reinharta. Błąd w ocenie. No. Niech jedzą ciastka. XD. Dobra. Jeszcze trzy. Myk! Trzy rzadkie. Do Zari, do Sombry i hajs 50 i kwestia. Nie udało ci się. Spoko. Dalej. Rzadka. Okej, okay, znaczy epicka. Znaczy rzadka też jest, portret gracza Divy, nie? No to. Chcesz coś duplikat powiedzieć? Masakra graffiti do... A, ogólnie chyba. Czy do kogo? Nie wiem. I tak, tam jest do Lucio, spoko. Nie wiem, normalny klubop. Dobra. I ostatnia skrzynka. Jest graffiti do Symetry, co się chwali. Tylko dlaczego emotka to nie jest taniec do Symetry? Kłaczek. Aha. Spoko. I graffiti do żołnierza, dobra. No i jedną skrzynkę sobie, jak mówiłem, że zostawiam na kolejny rok. Tak, wiem, że w karierze mam tam nowe portrety gracza. Myślałem, że mi wydropi jakaś legenda czy coś, no ale nie! Czekajcie, że ja i tak to tego używam, bo to jest fajne. No. Używaj, no, a nowe. A nie, może się teraz zaktualizuję i... wyświetl karierę. Dobra. Bo ja lubię właśnie sobie... Chciałem cofać. Chciałem sobie zmienić... O, no odznakę używaj. Dobra. BTW, jak będą teraz igrzyska, to ciekawe. Nie, nie ma Polski. Jesteśmy dyskryminowani. Meksykiem myślę, że Włoch. No i dobra, to by było na tyle, bo bohaterowie... Nie podświetla się teraz, że nowe czy coś, no to... To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. No i nara.